Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku o Bitcoinie. W dniu dzisiejszym mam Wam do przekazania znowu dość sporą dawkę informacji na temat Bitcoina. Także mam nadzieję, że będzie to troszkę krócej niż jak ostatni odcinek, 37 minut. W każdym razie, zawsze w pierwszym komentarzu poniżej macie timestampsy, tak? Będziecie widzieli w którym momencie zaczynam mówić o czym. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o perspektywie krótkoterminowej. Chciałbym poruszyć oczywiście temat fedu, gdyż wczoraj było też małe wystąpienie Pawela. Chciałbym poruszyć też temat perspektywy dniowej. Myślę, że tam dzieją się ciekawe rzeczy. No, i tak jak obiecałem, zgłębimy temat Wall Street Cheat Sheet, tak? Ostatnio w ostatnim odcinku na samym końcu pokazałem kawałek tego Wall Street Cheat Sheet, omówię go w całości. Dlatego, że ostatni raz, kiedy to omawiałem, prawdopodobnie było w listopadzie. Także na chwilę rzucimy okiem na Wykofa. Pokażę Wam wykres Nasdaqa, schemat Nasdaqa, pod którego grałem, kiedy byliśmy na poziomach 30 tysięcy. I pokażę Wam również na koniec, jako taki smaczek, Wall Street Cheat Sheet. Tak jak mówię, wszystkie timestampsy będą w pierwszym komentarzu poniżej, także każdy będzie mógł sobie... Wybrać, że tak powiem, momenty, które go interesują. Zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie jak zawsze, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie przemyślenia łysego z drugiej strony ekranu, a samo wideo ma charakter informacyjny. Okay? Zanim jeszcze zaczniemy, pamiętajcie również, że nie mam Telegramu, nie mam Whatsappa, także proszę nie dajcie się oszukać na sztuczny miód. W, w, tam ze skamerami. Usuwam te komentarze jak tylko mogę, ale czasami jest ich tyle, żeby trzeba było siedzieć nad tym cały dzień. Dobra, koniec ogłoszeń parafialnych. Przechodzimy tutaj do analizy krótkoterminowej. Jak widzicie, macie tutaj przed oczami wykres 4 godzinny bitcoina. No i na dobrą sprawę, z tej perspektywy krótkoterminowej nic wiele się tutaj nie zmieniło. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że prawdopodobnie uklepaliśmy nasz dołek. Nasz dołek tutaj fali C, jak widzicie, miało to miejsce. Mówiłem o tym, że krótkoterminowo spodziewamy się odbicia. tak? Z, prostego, z prostej przyczyny, no nasze tutaj oscylatory były mocno niedowartościowane, więc oczywiście rynek, który porusza się falami, mu musiał tutaj odreagować, tak? Także wszystko, o czym wam tutaj mówiłem w ostatnim odcinku, z tej perspektywy krótkoterminowej na dobrą sprawę się rozegrało. No i teraz pytanie wygląda tak, czy ten ruch ABC, okay, które, który określiliśmy tutaj dołek y, tej fali C na tym knocie na poziomie 22657, czy to jest faktycznie dołek fali C, czy to jest ruch fali trzeciej, tak? Tutaj oczywiście y, zdefiniuje to moment, czy my będziemy w stanie wrócić powyżej tej linii trendu, widzicie? Wyznaczyłem tutaj tą dolną linię trendu która daje nam bardzo ładną taką perspektywę tego, że wspinamy się po schodach. Widzicie, że cały czas tutaj robimy co rusz, co rusz robimy te wyższe dołki. Ok, zrobiliśmy niższy dołek, ale jeżeli będziemy w stanie wrócić powyżej tej linii trendu, o tutaj, to oczywiście uznamy to za fake out, tak? I ta kontynuacja może mieć tutaj dalej miejsce. Nie ukrywam, że bardzo mocno wciąż, już chyba od sześciu odcinków, Kuje mnie w oczy ten Liquidity Pool tutaj na 25 tysięcy. On świeci się tutaj jak, jak gwiazda na choince i bardzo mocno kusi, żeby go wybić i ściągnąć do Liquidity, tak? Także tutaj też miejcie to na uwadze, że jeżeli będą jakieś krótkoterminowe wachnięcia, a mogą być, chociażby, chociażby w przyszłym tygodniu, o tym porozmawiamy zaraz, te telekuryty pule ten na 24 200 i ten na 25 krótkoterminowo mogą zostać wybite, tak? Jednak jeżeli nie dojdzie tutaj do jakiejś anomalii, okay, które będą wybijać nam strukturę w danej chwili <coughs> z perspektywy krótkoterminowej, my możemy rozmawiać o takim ruchu potencjalnie, chociaż widzę, że już tutaj ta fala czwarta prawdopodobnie nie będzie tak wyglądać. Trzeba było to dokładnie. One są jeden do jednego. Może to być ruch pięciofalowy w dół <laughs> o, w, taki, w, takim, w takim proporcji. Albo robimy kolejne ABC, tak. Co też by miało sens, dlatego że w tym momencie. O, nie to wziąłem. Dlatego, że w tym momencie też jesteśmy przewartościowani tutaj na tym, na tym czterogodzinnym interwale, tak? Tak jak ostatnio Wam mówiłem, że spodziewamy się odbicia. Tak w tym momencie spodziewalibyśmy się tutaj jakiegoś korektywnego ruchu, tak? Widzimy, że nas oscylator Momentum bardzo mocno wybił do góry przy, no, przy całkiem ciekawym volume, więc jakby jest to pokrycie 1 do 1 w przypadku tego 4-godzinnego interwału. Także widzimy, że tutaj volume, naprawdę volume pchnęło tutaj ten ruch z dołka fali C do, ruchu, do szczytu fali A. I oczywiście po tym spodziewalibyśmy się korektywnego ruchu B, i pchnięcia fali C, ok? Określenie fali C jest bardzo ciężkie, może to być ruch 1 do jednego fali A, może to być wyższy ruch, więc ciężko jest określić, jak, jak mocny będzie ten ruch, dopóki nie poznamy dołka fali B, tak? Także tak jak w ostatnim odcinku mówiłem Wam, że od dołka C spodziewamy się odbicia, tak moim zdaniem w tym momencie wygląda na to, że że będziemy tutaj mieli jakąś korektę. Są to ruchy krótkoterminowe, tak, więc są to ruchy dla typowego skalpela, tradera, nie jest to nic, nic, co może wykorzystać moim zdaniem tutaj osoba, która ma perspektywę długoterminową, tak, jednak no, poruszamy temat tej perspektywy krótkoterminowej, gdyż oczywiście jest to jedna z wielu składowych, tak na, na, całą, na cały schemat wykresu. Także tutaj z tej perspektywy krótkoterminowej spodziewałbym się teraz małej korekty. Prawdopodobnie będziemy po raz kolejny testować tą 50, która tutaj wchodzi, więc ona myślę, że będzie, będzie to ponowny tit, yy, retest poziomu 22900-22850, i później spodziewalibyśmy się tego pchnięcia. tak? Po, po znalezieniu dołka fali B, postawimy sobie FIBO i będziemy mądrzejsi, gdzie potencjalnie ten ruch fali C. Po znalezieniu dołka B może nas zanieść. Dobra, to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten tutaj krótkoterminowy wykres. I teraz wspomniałem o tym, że w przyszłym tygodniu może być tutaj duże, <laughs> duże jakieś volatility, duża akcja cenowa, tak? No i oczywiście chodzi o CPI raport. Rozmawialiśmy o tym już wcześniej, w walentynki jest CPI raport. I co ciekawe, zmienił nam się forecast, ok? W ostatnich odcinkach, jak oglądaliśmy, patrzyliśmy na CPI raport, mieliśmy previous 6,5. Ups, coś włączyłem, jakiś sklepik. Mieliśmy wcześniejsze, wcześniejsze 6,5, forecast również był 6,5. Widzicie, że doszło tutaj do zmiany i teraz oczekiwania są na poziomie 6,2. Także dzieją się ciekawe rzeczy i moim zdaniem, jeżeli jesteście skalpelem, traderem, swingowcem, albo interesujecie się krypto, no to walentynki zostały skas skasowane, tak? Trzeba tutaj porozmawiać z żoną, chłopakiem, mężem, dziewczyną, kogo tamkolwiek macie, no że niestety w tym roku walentynek nie ma, walentynek nie ma no bo może być tutaj, <laughs> może być tutaj wanna krwi, albo pompa, pompa także no ciekawe rzeczy się dzieją z tym CPI muszę Wam powiedzieć, ostatnio jak śledziliśmy ten CPI, podajże, który miał być tutaj w grudniu mm, również te wartości malały tak, tak, jak i teraz, no jest to jakby, ja do końca tego nie rozumiem na jakiej bazie oni są w stanie jakby <coughs> określać forecasty, tak które mają, miały miejsce tydzień temu, podajże pojawił się tutaj poziom 6,5 a im bliżej CPI, tym ten forecast się zmniejsza Czyli to jakby jest dynamiczny, dynamiczny raport, który powiela dane z rynku na bieżąco. Mi to zawsze się wydawało, że oczekiwania odnośnie CPI raportu są stworzone raz przez kilka instytutów. Oni to konsolidują w jeden i mają jakby średni forecast. Tak. W każdym razie forecast się zmienił. Ja uważałem i wciąż uważam, że ten CPI raport może wrócić niekorzystny, więc pytanie, czy nie obniżyli czasem tutaj z 6,5 na 6,2? Bo jak wróci 6,3, 6,4, to będą podstawy do tego, by dalej podnosić stopy procentowe. A jak już o stopach procentowych rozmawiamy, <coughs> wydaje mi się, że na ostatnim posiedzeniu Fedu. Doszło do, dokładnie do tego, do czego dochodziło we wcześniejszych, podczas wcześniejszych posiedzeń. Ludzie usłyszeli tylko to, co chcieli usłyszeć. Tak, i rynek jakby zareagował na wszystkie pozytywne newsy, ale w ogóle nie usłyszał tych negatywnych newsów. Ok. Yy, większość osób, znaczy nie większość osób, ale pod, yy, pod wcześniejsze posiedzenie FEDU ludzie już grali pod pauzę. Przed wystąpieniem Powella, chociażby wczorajszym, również grali pod pauzę. Gdzie Paweł mówił już, że wykorzysta całe 0,75 i prawdopodobnie, który miał przeznaczone na 23 rok, i prawdopodobnie dołoży jeszcze, jeżeli będzie taka konieczność? Także pauzy, a, co, a daj Bóg pivotu, na razie nie ma w ogóle na ich kartach, tak? I widzicie, że od razu tutaj notowania się zmieniły, gdyż mamy oczywiście ogromną przewagę 25 na posiedzeniu 22 marca. Ale uciekła nam perspektywa pauzy, a pojawiła się perspektywa pięćdziesiątki, tak? Także 6% tutaj stawia za pięćdziesiątką. Jak przesuniemy się na kolejny FOMC meeting, który ma mieć miejsce tutaj 3 maja, to również widzicie, że te dysproporcje są niejako rozjechane, tak? Gdyż tutaj, gdyż tutaj no jest, jest to podział między pauzą 25 a 50, tak. Także myślę, że do, dopiero teraz powoli rynek wkalkulowuje to, co naprawdę Powell powiedział. I tak jest zawsze, tak? Podczas każdego posiedzenia zastanawiamy się skąd ta pompa, na jakiej bazie ten rynek pompuje. Jesteśmy w jeszcze większym szambie niż byliśmy ostatnio. Więc dlaczego ten rynek pompuje, tak? To w ogóle nie ma sensu. Um. Ale to tylko pokazuje, że to właśnie dumb money, czyli głupie pieniądze sterują tym rynkiem, a nie smart money, które stoją z boku i się przyglądają. Swoją drogą, jak nie oglądaliście, wczoraj Łysy na Kryptoblogerze dał fajny odcinek właśnie odnośnie tego. Także jak nie oglądaliście wczorajszego, że był to wczorajszy odcinek Łysego, to zapraszam. Wydaje mi się, że fajnie tam też zobrazował to. I przeczytam Wam fragment wypowiedzi Fedu, który jest z okresu sprzed... To był 2007 rok podajże, a brzmi dokładnie jak narracja teraz Fedu. Także ciekawe rzeczy. Także moim zdaniem, co spotkanie Fedu, rynek y, słyszy to, co chce słyszeć, a tak naprawdę wszystkie negatywne rzeczy schodzą na dalszy punkt. Podsumowując, y, nie, wy, nie wygląda na to, żeby pauza była za rogiem. Wygląda na to, że dalsze podnoszenie stóp procentowych jest na kartach i wygląda na to, że... FED ma wciąż problem. Yy, unemployment, czyli bezrobocie jest najniższy od 1969 roku. Bardzo zły sygnał, bo Powell chce zmiażdżyć yy, tutaj kwestię pracy. Oczywiście oni też nie wkalkulowują tego, że przeciętny Amerykanin ma 2-3 prace, tak? Bo tak dużo osób właśnie w Stanach funkcjonuje, że ma 2-3 prace na part time i oni wtedy jakby podciągają tą statystykę, tak, do tego wzrosła też imigracja, podczas COVID-u nie było imigracji z zewnątrz, teraz ta imigracja wzro wzrosła, więc dużo imigrantów przejmuje prace, które były wolne, tak, więc to wszystko też tutaj działa przeciw działaniom Fedu. No i oczywiście rynki tradycyjne mają rajd, tak, Powell, tak jak powiedziałem, nie ma jaj. moim zdaniem, trzeba było załadować 50 uśpić rynki tradycyjne, Zrobiłby to, co zrobił Bank Anglii, nie byłoby problemu, tak. A tak sam doprowadził, wrzucił do koszyczka, że czy to SP, czy to NASDAQ, e, oczywiście NASDAQ też pchnięty tutaj e, zarobkami największych korporacji z Q4, <coughs> zaczęły pompować, nie? Także to też są rzeczy, z którymi on musi sobie poradzić, i wydaje mi się, że no to są dwa jego główne problemy, tak. Czyli wypłaty wciąż są na wysokim poziomie bezrobocie je, jest tutaj zbyt, zbyt niskie, bo tu jak housing, ma, housing market już traci na wartości, tak, czyli nieruchomości tracą na wartościach, więc to jest jakby ok, no ale oczywiście jeszcze kolejnym problemem jest tutaj rajd rynków, tak ludzie się wzbogacają w taki sposób, a jak ludzie się wzbogacają, to ludzie więcej wydają, więc to są jakby te problemy, z którymi tutaj musi tutaj, problemy, którym musi sprostać Powell, tak? Dlatego ja uważam osobiście, że tak jak powiedziałem Wam na początku stycznia, stawiam na 3,25, wydawało mi się wtedy i wciąż mi się wydaje, teraz już może wkalkulowują tą trzecią ale w styczniu myślę, że rynek nie wkalkulowywał trzeciej 25, a myślę, że może to jeszcze być kontynuowane, tak? Także nie popadałbym tutaj w hu, jakieś hura euforię, że Hossa już jest z nami i tak dalej, i tak dalej. Jim Kramer pisze, że Hossa jest z nami, ale to jest antyindykator, tak? Jak Jim Kramer pisze, że jest Hossa, to znaczy, że jest Bessa. Jak pisze, jak pisze sprze sprzedawaj Bitcoina, to znaczy, że trzeba kupywać. Nie przedłużając, dzienny interwał świece Heikanashi. <laughs> Ostatnio pytaliście mnie też tutaj o, o porównanie indykatora Money Flow, Właśnie z naszym stokiem RSI, czyli oscylatorem momentum, oraz tutaj naszego RSI, który jest naszym oscylatorem wyznacznikiem trendu. Na załączonym obrazku, może zrobimy to sobie w taki sposób. Na załączonym obrazku macie Money Flow na samym dole, po środku Stochastic RSI, czyli nasz tutaj oscylator momentum RSI i obecną akcję cenową. Co ważne. Wyznaczyłem tutaj na tej akcji cenowej, jest to jednodniowy interwał, jesteśmy na Coinbase. Macie naszą linię pivotową, tak? czyli nasz pivot point jest tutaj na poziomie, to jest ta żółta linia na poziomie 25186. I tak jak wam mówiłem ostatnio, moim osobistym zdaniem, dopóki Bitcoin nie zamknie się chociaż jedną, dwu tygod jedną bądź też dwoma tygodniowymi świecami powyżej tego poziomu 25200 my wciąż z punktu technicznego patrzymy na możliwość zejścia do 18600, zejścia do 17600. Testowania lokalnego dołka bądź też zrobienia nowych dołków. OK? Z punktu prawdopodobieństw wiadomo, że zrobienie nowego dołka, czy to miałoby być 14, 13, czy ile tam sobie ludzie wymarzyli, jest najmniej prawdopodobne, tak? Jednak z punktu prawdopodobieństw testowanie tego punktu piwotowego na poziomie 18600 jest bardzo realne, ok? Więc to jest też coś, co chciałem Wam po raz kolejny pokazać. Są strefy na wykresie, które, punkty piwotowe i strefy na wykresie, które trzeba pokonać jako opór i utrzymać je jako wsparcie, byśmy mogli myśleć o, o dalszych scenariuszach prowzrostowych. W tym momencie ta bariera na poziomie 25 tysięcy, 25 200 jest tutaj główną bramą, moim zdaniem, do tego głównym murem do tego, żeby zobaczyć Bitcoina na poziomach 20, 28, 29, 30 tysięcy, tak? <laughs> Dlatego ten punkt, moim zdaniem, będzie wyznacznikiem tego, co się wydarzy dalej z perspektywy średnio-długoterminowej oraz z perspektywy makro. Dlatego jest to tak ważny punkt pivotowy. W obecnej chwili mamy nie najlepszą sytuację, dlatego że mimo tego, że mieliśmy tutaj ten klin akumulacyjny, który przedstawiałem na wcześniejszych wykresach wczoraj, przedwczoraj, bodajże, my teoretycznie nasz cel techniczny był tutaj na poziomie tego właśnie punktu, tak, pivotowego. Na razie nie doszliśmy tam, ale tak jak pokazywałem wam z perspektywy krótkoterminowej, ten tutaj Liquidity Pool na 25 tysięcy, no świeci się, świeci się i krzyczy wybij mnie, wybij mnie, więc może krótkoterminowo wybijemy ten poziom. Jednak nas interesuje tutaj perspektywa długoterminowa, tak? Także to jest coś, na co ja patrzę. Ale co chciałem Wam pokazać? W ostatnim czasie, kiedy nasze, kiedy nasz tutaj RSI, stock RSI i money flow był na wysokich poziomach, widzieliśmy tutaj ruchy korektywne, tak? I tak w tym przypadku widzieliśmy korektę na poziomie 18%. W tym przypadku widzieliśmy korektę na poziomie 20%. W tym przypadku widzieliśmy korektę na poziomie 27%. W tym przypadku była to mała korekta. Ile tutaj zobaczymy do knota? 12%. Więc średnio korygowaliśmy w okolicach 17-18%, tak? Więc myślę, że jeżeli od punktu szczytu obliczylibyśmy sobie 17%, możemy stwierdzić, że średni poziom korektywny yy, doprowadziłby nas do poziomu 20 tysięcy, tak? Ja wam mówiłem w poprzednich odcinkach, że po tak parabolicznym wzroście, moim zdaniem często widzimy korekty 50%, książka woła o powrót do fundamentu, czego nie można zignorować, tak? Jednak korektywny ruch 50% z tego co pamiętam miał nas zanieść do tego przedziału 18,700, 19,300 bądź też 19,500, więc to jakby składało się tutaj w jedną całość. I teraz ktoś zapytał, dlaczego w tym przypadku jest, jest jakby powtarzalność tego co widzimy, ale nasz stok RSI, czyli nasz oscylator momentum jest już tutaj na ziemi. I teraz tak. Kiedy macie duży money flow, kiedy macie duży napływ pieniądza, wasz oscylator momentum idzie do góry. Ok? I z racji tego, że ten odpływ pieniądza z rynku jest bardzo szybki, ok? Tutaj również mieliśmy dywergencję, kiedy robiliśmy niższy szczyt na RSI, a wyższy szczyt na akcji cenowej. I kiedy ten money flow to jest ta żółta linia. I to, ta biała linia to jest momentum od money flow, one bardzo drastycznie spadają w dół na dziennym interwale. Dlatego też nasz oscylator, który jest wyznacznikiem momentum, tak szybko spadł na ziemię. Okay? Będziecie widzieć takie sytuacje, kiedy RSI schodzi powoli w dół. Zaś nasz 100 już jest na dole, tak? Albo kiedy 100 RSA jest na dole, a aresa jest u góry. To pokazuje, jak szybko momentum, czyli te pieniądze, tak, i, i ta para, jak ona szybko uciekła z tego ruchu. <coughs> Więc tutaj tutaj, oczywiście, ktoś by powiedział i ma rację, że możemy zobaczyć tutaj jeszcze pchnięcie do góry, właśnie pod te 25 tysięcy, by później skorygować. Tylko troszkę inny sygnał daje nam tutaj money flow. Wprawdzie ta, ten, ta cena, ta, ta linia od money flow, ona zawija do góry i momentum nam też zawija do góry, więc musimy prześledzić w kolejnym odcinku, jak duży będzie tutaj napływ pieniądza, tak? Bo money flow to jest money flow i... Czyli mamy inflow i unflow, tak? Czyli napływ i odpływ pieniądza. I widzicie, że tutaj był bardzo mocny odpływ pieniądza, tak? Więc musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w kolejnym tutaj odcinku. Jednak jest to tutaj nie swoista anomalia, ale ona pokazuje tylko, jak szybko te pieniądze uciekły z rynku, tak? Mimo tego, że akcja cenowa wciąż się trzyma na tym samym poziomie. Ale ja już Wam o tym też mówiłem, że ta akcja cenowa jest, jest sterowana lewarem, a nie spotem, tak? Więc to też troszkę ma wpływ na to wszystko. Także jeżeli chodzi o punkty, w których ostatnio mieliśmy wysokie tutaj... W których mieliśmy ostatnio tutaj jakby wysokie, czemu to nie sklonowało? Cwaniaczek. Tak, kiedy mieliśmy ostatnio wysokie oscylatory Money flow, widzieliśmy korektywne ruchy tutaj akcji cenowej na poziomie średnio 17-17%. Tak? Także jest to też warte zauważenia. Przechodząc dalej, <laughs> rozmawialiśmy ostatnio o. O nie będę tutaj wiele dopowiadał, ostatnio dużo mówimy o tym łajkowie. Chciałem wam tylko pokazać, w jakim punkcie jesteśmy, i na dobrą sprawę, w obecnej chwili wygląda na to, że no, że ta struktura może być tutaj kontynuowana. Tak, ja mówiłem o tym, żebyście troszkę też brali tego łajkowca z poprawką, bo wiem, że taki troszkę excitement się pojawił u co niektórych. Wydaje mi się, że nawet jeżeli wybijemy tutaj kolejny szczyt o coś takiego. Później coś takiego, i tak, to i tak, mimo to, że wybijemy tutaj ten, ten piwotowy point, ten szczyt, to i tak wydaje mi się, że ta formacja nie będzie tutaj znegowana. tak? Jednak, moim osobistym zdaniem, jeżeli, jeżeli wybijemy już poziomy 27-28 tysięcy, ten łajkow będzie tutaj <laughs> znegowany. Przechodząc dalej, jest to wykres na zdaka, o którym wspominałem. Jakiś czas temu na kanale, nie pamiętam kiedy to było, nie mogłem tego znaleźć, yy, mówiłem o tym wykresie, yy, to jest taki podwój, podwójny szczyt, on miał miejsce na Nasdaqu, tak, double click. I kiedyś, jak zaczynałem nagrywać, tutaj że rok temu, tutaj była sytuacja, w której wybiliśmy ten dołek na poziomie 25,5 tysiąca, wróciliśmy powyżej 30 tysięcy i muszę Wam powiedzieć, że ja ostro grałem tutaj ostro grałem tutaj pod, pod ten wykres, tak? Oczywiście one są w jakiś sposób inne. Jednak musicie wiedzieć, że bardzo dużo rzeczy, które rozegrało się chociażby na Nasdaqu czy na S&P, w pewnym momencie powtarza się też na wykresach Bitcoina, tak? I dlatego ja tutaj osobiście, mimo tego, że tutaj ten confirmation line jest troszkę na innym poziomie, tak? Dla mnie confirmation line był tutaj na poziomie 29 tysięcy, i pamiętam, tutaj też było dość sporo. było Wtedy było was mało jako społeczność, za co też dziękuję, że teraz was jest ponad 6000. Tutaj pamiętam jak to omawiałem, może było z 500 osób, może mniej i też pojawiały się osoby, które tutaj mówiły, no nie, no to jest dołek i zaraz lecimy dalej w niebo. No ale ja tutaj osobiście grałem już pod bessę i też patrzyłem sobie na ten, na ten wykres Nazdaka, no i mówię, kurczę, to musi się udać, nie. No i się udało, mimo tego, że jakby wykres jest troszkę inny, no to tutaj dało radę zarobić, dało puścić shorta. No i te, kiedy ten poziom 29 tutaj, w tym przypadku było to 29 100, 29 200 został utracony, to już tutaj była gra pod poziom 22-24 tysiące. Także chciałem Wam pokazać, wtedy chyba określiłem to schematem śmierci albo wykresem śmierci, tak. Także, także tak jako, jako ciekawostka <coughs> i na sam koniec przejdziemy tutaj do Do tego czym wszyscy byli zainteresowani Czyli tutaj nasz Wall Street Cheat Sheet Okej okay? może na samym wstępie zanim poruszę ten temat Śledziłem kiedy ostatnio mówiłem o Wall Street Cheat Sheet i widzicie że tutaj był odcinek 17 listopada <coughs> To był ten ostatni odcinek A wcześniejszy odcinek miał miejsce 19 października tak o tutaj. I tutaj też wzbudził spore zainteresowanie. 3000 osób to obejrzało. tutaj 3,5 tysiąca osób. Także, także całkiem ciekawe. Może dlatego to wzbudziło też może dlatego to też wzbudziło wasze zainteresowanie, kiedy wspomniałem o tym w ostatnim odcinku. W każdym razie. To co macie tutaj, ok? On tutaj u góry, ja to może troszkę odblokuję, żeby było lepiej widoczne. To jest to, co omawialiśmy w, w październiku i w listopadzie, okej? Okay? I jak zobaczycie, jak zobaczycie, wtedy mieliśmy tutaj nasze capitulation, nie? I tutaj to, co rozrysowałem, tą potencjalną akcję cenową, czyli tutaj mamy kółeczko i A, czyli nasz anger, i tutaj mamy kółeczko i D, czyli depression, okej? Okay? Czyli śledzimy tutaj ten wykres, ten cheat sheet z całego Wall Street. I jeżeli porównacie sobie to, co zrobiłem w listopadzie, październiku i to, co widzicie tutaj, no to widzicie, że niejako anger przyszedł, tak? Także tutaj, jeżeli wtedy osoby oglądały i grały, <laughs> grały wspólnie razem ze mną pod to, że 17600 to nie jest nasz dołek, a krzyczałem 3 miesiące czy 4 miesiące, że to nie jest nasz dołek, no to tutaj miały możliwość załadowania się w rynek na, ryż, na niższych poziomach, tak? Oczywiście, to nie jest tak, że Wall Street Cheat Sheet wpłynął na moją opinię i mówiłem o tym, że musi być dołek, bo Wall Street Cheat Sheet mówi tak, tak? Było tutaj wiele wskaźników, wiele, że tak powiem, czynników, o których mówiłem non-stop przez 3 miesiące, dlaczego spodziewam się nowego dołka, ale wracając tutaj do Wall Street Cheat Sheet, no widzicie, że rozegrało się to dobrze, tak? Nawet obecny ruch... Impulsywny, który mamy, który powinien badać punkt pivotowy, ok, to jest ten szczyt. On jest delikatnie niżej, powyżej punktu pivotowego. Mam nadzieję, że będzie to, <laughs> będzie to widoczne. Czy ja mogę to odblokować, żeby to Wam na chwilkę powiększyć? O, widzicie, że ten pomarańczowy punkt, ten szczyt jest niższy od punktu pivotowego, tak? czyli od tego żółtego. Więc niejako, patrząc na to, co się dzieje teraz. No wygląda na to, że składa się to w jedną całość. Czy można postawić dom na to? No oczywiście, że nie, tak? Znacie moje podejście do takich wykresów i do powtarzalności, do tego, co się wydarzyło w przeszłości i tak dalej, i tak dalej. No jednak muszę przyznać, że jak na razie wygląda to prawie, że jeden do jednego, tak? Chociażby porównując to, co na baz grałem dla Was w październiku, w listopadzie tutaj i to, co widzimy teraz, no to widzimy, że sam punkt anger... Tej złości się tutaj bardzo ładnie wypełnił. Po tym miał być rajd, który miał dojść blisko punktu pivotowego. No widzimy, że jest, tak. Zabrakło nam tutaj, ile tam zabrakło jakieś 600-700 dolarów. No i po tym rajdzie, który nie jest w stanie przebić punktu pivotowego na poziomie 25-200, ma dojść do zejścia w depresję. Ok. Także tutaj macie depression, ten punkt, czyli tutaj według Wall Street Cheat Sheet są to nowe dołki, tak? I tutaj dla, po raz kolejny, dlaczego ten poziom 25200 jest tak ważny? Tak jak powiedziałem, jest to punkt pivotowy, który powoduje, że zamknięcie się powyżej tego poziomu 25200 zmienia Wam się struktura wykresu. Pod warunkiem, oczywiście, że utrzymacie ten poziom jako wsparcie, tak, bo samo zamknięcie na chwilę i spadek w dół to jest zwykły fake. Out. I przechodząc, y, chociażby tutaj do naszego y, schematu Wykofa, my też jakby te 25, te, ten pivot point, te 25200. W tym przypadku 25184 jest to bitstamp. Musicie pamiętać, że te wykresy delikatnie się od siebie różnią. Tak, One mają różne knoty. O tym też już mówiłem. Każda giełda ma inne volatility, ma inny wolumen. I względem wolumenu są wyznaczane knoty, dlatego że knoty reprezentują tylko wysokość wolumenu, a nie akcję cenową. To już o tym też mówiłem wielokrotnie. Także widzicie, widzicie że czy według tutaj właśnie Wykofa czy według tutaj Wall Street Cheat Sheet my nie powinniśmy przebić poziomu y, pivotowego, czyli 25 200? Moim zdaniem y, przebicie tego poziomu 25 200 zmieni strukturę wykresu, tak? I będziemy nastawieni na 28 30 tysięcy. Jednak dopóki to nie nastąpi tak, jak powiedziałem, szanse na 18, 600, 17, 600 czy 14 są jak najbardziej na kartach. W kwestiach prawdopodobieństw to jest prawdopodobnie w tym momencie 20% na nowe dołki, tak? Bym powiedział, tak, moim osobistym zdaniem. Także tutaj wiele rzeczy składa się w jedną całość. Wracając jeszcze do Wall Street cheat sheet depresja doprowadziłaby do nowych dołków. Co niejako składałoby się ze schematem numer 1, kiedy widzimy spring, tak, czyli sprężynkę. Sprężynka traci wsparcie ST in phase B, czyli tego secondary test in phase B, co prowadzi do nowych dołków. Tak jak powiedziałem, obecnie mm. <laughs> moim zdaniem, ja z punktu analizy, z punktu technicznego, nie wykluczam nowych dołków, bo to by była głupota. Takie błędy już ludzie popełniali chociażby na lunie. Kiedy byli ostrzegani o tym, ja się przyznaję, nie śledziłem Luny, nie wiedziałem o tym, jak to tam wygląda, ale ludzie byli ostrzegani czy na polskim rynku przez chyba Rafała Zaorskiego, tak, i na US, gdzie ja jakby jestem na co dzień, przez wiele osób, ale oni stwierdzili, że to jest nierealne, no i wyszło jak wyszło, tak. Dla mnie nie ma rzeczy nierealnych w analizie, eee, są tylko kwestie tego, które, które rzeczy są bardziej prawdopodobne i mniej prawdopodobne, tak. Tak jak powiedziałem z perspektywy struktury wykresu nowe dołki są moim zdaniem prawdopodobne, jednak tylko na poziomie w obecnej chwili 20%, tak? Jednak bazując tutaj czy na Wall Street Cheat Sheet, czy bazując na Wykofie, no widzimy, że jakby tutaj <coughs> oba te schematy, schemat 1 Wykofa i sam Wall Street Cheat Sheet, który ma doprowadzić do depresji, spowoduje nowe dołki, tak? Także jak na razie widzimy, tutaj ja całego wykresu już nie opisywałem, ale tutaj macie go tutaj troszkę lepiej opisanego. Opisywałem wszystkie fazy, tak, które, które mamy tutaj na tym Wall Street Sheet, czyli naszą disbelief, naszą nadzieję, nasz opty, optym, optymizm. Co to będzie po polsku? Wiem co to, ale nie wiem jak po polsku to. Później oczywiście mieliśmy euforię, tak, no i tak dalej, i tak dalej. Anxiety, później mieliśmy deny, później mieliśmy panic, później mieliśmy capitulation, później mieliśmy, mieliśmy, mieć anger, no i widzimy, że anger przyszło, czyli nasza złość, nasza złość przyszła. No i teoretycznie przed nami depresja, tak? Czy to się sprawdzi? <laughs> Czas pokaże. Yy, może się sprawdzić, nie musi się sprawdzić, rynek może grać pod depresję, a się okaże, że zrobimy że po prostu przebadamy tutaj ten punkt wolumenowy na 18600 i to będzie nasz ostatni, ostatni tutaj poziom do przebadania i stąd wyjdziemy do góry, tak? Także ja zawsze podchodzę do tego z kwestii prawdopodobieństw i żadnego prawdopodobieństwa jakby nie neguję, tak? Bo to jest moim osobistym zdaniem głupota. Dobra, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że tutaj zaspokoiłem ciekawość osób, które chciałybym dogłębnie po raz kolejny omówił Wall Street Cheat Sheet. No i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, tak? Czy będzie depresja i czy będzie sprężynka, czy też nie będzie, tak? Ale nie zmienia to faktu, że czy z perspektywy Wajkofa, czy z perspektywy Wall Street Cheat Sheet, czy z perspektywy mojego wykresu na jednodniowym interwale, Poziom 25200 w tym momencie jest kluczowym poziomem. I nawet jak sobie wrzucimy tutaj jeszcze, tutaj akurat na Coinbase'a, byśmy musieli wrzucić tygodniówkę. Widzicie, że nasza tygodniowa, mam nadzieję, że jest to widoczne. Widzicie, że nasza tygodniowa 200, ona ma tutaj Dead Cross z tygodniową 50, tak? To też jest pierwszy raz w historii Bitcoina się to dzieje. Ja tutaj nie jestem jakimś fanem dead crossów i, i golden crossów, że one muszą do czegoś doprowadzić, bo czasami to są lagujące indykatory, które wskazują już wydarzenia, które miały miejsce, mimo to, że ja używam EMAs, a nie SMAs. Jednak zobaczcie, gdzie one są. One są na poziomie 24900, tak? Także ten poziom w okolicach 24900, a 25200 jest naprawdę kluczowym oporem w tym momencie dla Bitcoina. Dlatego uważam, że przebicie powyżej tego poziomu 25200 może naprawdę doprowadzić do tego, że zobaczymy bitcoina za 28 czy 32 tysiące. Jednak na razie jesteśmy poniżej tego poziomu, więc podchodzimy do sytuacji racjonalnie i rozważamy potencjalne scenariusze. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że był on wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Miłego dnia! Hej!